Cześć, siemaneczku, ja sam Abra i moi drodzy, dzisiaj razem z Bobą będziemy kontynuować budowę naszej najbardziej epickiej i najbezpieczniejszej tajnej bazy w Lodolandii. Prosiliście o to, aby naszego projektu nie porzucać. Tutaj za obrazem mamy właśnie wejście i tak naprawdę daje nam to tylko przejście do domku Bobo. Prosiliście o to, aby faktycznie tutaj to rozwinąć, aby zrobić mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, więc teraz bez przedłużania wybieram się właśnie po Bobiksona i przy pomocy tych rzeczy, czy to lodu, szkła, czy chociażby, słuchajcie, biblioteczek, będziemy rozbudowywać tak tajną bazę, aby po prostu mieć tam absolutnie wszystko, żeby to było nasze małe wspólne imperium. Witam, panie prezes. Co ty robisz? Dzień dobry, powiem ci, a wnosię sobie dubę. Serio? Nie, naprawdę? Poczekaj, bo tutaj muszę owocować. Dobra, gościu, bo ja tutaj z poważnym interesem przyszedłem. No to kopalni normalnie. Ty, dobra, chodź tutaj szybko, bo my będziemy robić tajną bazę. Jest? Ty, bo ja ci mówiłem, że robimy tajną bazę. Ja, tak. Masz rzeczy? Masz rzeczy? Bo mówiłeś, że weźmiesz rzeczy. Ja mu mówiłem, żeby Jacek. Wziąłeś. Ło, uważaj! Dobra. Nie, po moim. Dobra, rozklepuję go. Nie, nie! Weź go rozklep! No, choinkę wybuchnął! Stary, nie mam dirta, żeby ci pomóc, ale mam lód, więc chociaż to, stary, zrobimy. Patrz, tu się nic nie stało, Bobo, budujemy dalej. Przykro mi teraz. Dobra, gościu, patrz, jak masz naprawione wszystko. Naprawiłeś sobie szkońkę, czy jeszcze nie? Stary, jest idealnie? Naprawiam. No, stary, jest świetnie, dobrze. Sami widzicie, moi drodzy, że naprawdę jest grubo. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, oglądać filmy do samego końca, bo codziennie o godzinie 12 są tutaj właśnie, słuchajcie, na kanale i wpadajcie także na sklep www.abrety. Pierwszy link w opisie. Czekają na was epickie gadżety, czy to właśnie bluzy z kapturem, bez kaptura, koszulki. Wpadajcie, zamawiajcie, bo naprawdę jest super. Dobrze, chodź, Bobo. Idziesz z nami, idziesz budować, czy nie? Mogę iść. Jak dołem? No z nami, chodź, budować, chodź, ty, po prostu chodź. Dobra, no ty mówisz, idę, chłopie. Dobra, tutaj mamy normalnie nasze wejście i wszystko z git, ale bym chciał tutaj, stare, zrobić po prostu... Po prostu nasze małe wspólne imperium. Jest przejście do twojej tajne, do twojego domu. Mamy tutaj normalnie wszystko jest jakby git. I chciałbym, aby to po prostu dzisiaj rozwinąć. Więc mam pomysł. Podzielmy się, stary, na dwa obozy. Ty zajmij się designem tego tutaj przejścia, miejsca, jakieś pomieszczenia tutaj zacznijmy robić i tak dalej, i tak dalej. A ja zajmę się designem tutaj troszeczkę wyżej. I spotkamy się za 3 minuty, stary. Znaczy, wiesz, będziemy gadać jak to my, chłopie. Okay, to ma być w klimacie... Uważaj, ratuję ci życie! Dobra. Dobra, nie ma go. W jakim klimacie? W jakim klimacie? W klimacie Lodolandii? No tak, 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 stary, normalnie Lodolandii. No gościu, co do mnie? Kto do mnie strzela? Ja nie strzeliłem. Kto do mnie strzela? Kto strzela? Jaki lamus? Wyjaśniam jakiegoś lamusa? Gdzie jest ten lamus? Ty, stary, nie. Dobra, to ja idę budować, elo! Dobra, znaczy, wiesz, będziemy dalej gadać. Dobrze, w takim razie, słuchajcie, chciałem właśnie się podzielić z tobą zadaniami, abyśmy robili po prostu dwie inne rzeczy. I teraz tak, słuchajcie, na pewno trzeba będzie... Zobaczymy, kto lepiej zrobi. Dobra, mam mnóstwo szkła, słuchajcie, i zastanawiam się, czy, słuchajcie, tutaj... Tak, ewidentnie możemy dać, słuchajcie, szyby. Jesteśmy teraz, słuchajcie, pod naszym lądem, więc nikt, ale to... No serio, naprawdę, nikt nie będzie tutaj, słuchajcie, pływać. No umówmy się, przecież ja już tracę tlen, więc co dopiero, słuchajcie, ktoś inny miałby tutaj pływać. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy, słuchajcie, tutaj zrobili właśnie ścianę ze szkła, to by było takim sztosem, słuchajcie, no po prostu takim genialnym sztosem. Zróbmy, zobaczmy, czy, słuchajcie, tak to będzie wyglądało, jakbym chciał, bo, wiecie, tajna baza ma być ukryta. Ale tak z drugiej strony, słuchajcie, ej, to jest skrzynka? Ty, to jest jakaś skrzynka? A, dobra, nie, bo to jest od lądu już. O, nie, 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 słuchajcie, to szybciutko, szybciutko. Zamurujmy tutaj. I sami widzicie, już ta szyba wygląda fajnie. Tylko, że to wszystko widać z zewnątrz. Ej, nie, tak nie może być. Bobo, robisz tam? Wszystko jest git? Tak, ja sobie buduję, tylko tam to buduj, buduj. Patrzcie, tutaj to widać z zewnątrz. O, nie, 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 słuchajcie, to tutaj patrzcie, co trzeba zrobić. Ale to jest 500 IQ w ogóle. A co tam robisz? Stary, robię coś takiego, że po prostu nie uwierzysz. Podmieniam lód, który jest taki przezroczysty, na ten zbity i nie będzie, stary, naszej bazy nawet widać z zewnątrz. Stary. Serio? Patrzcie, ja to jest mega epicki pomysł. Obra. Ej, patrzcie to! Teraz naszej bazy nie będzie naprawdę widać. Gościu, patrz! Idealnie, tu jest skrzyneczka, słuchajcie. Dobra, patrz, ej, to mi się podoba teraz. Mi się to podoba. Fest, tego nie widać. Jest, słuchajcie, wszystko ukryte, ale tutaj też wolałbym sobie podmienić, więc patrzcie, zrobimy w ten sposób. I teraz ta wielka szyba ma prawo, słuchajcie, bytu, no to... O, gościu, jaka wielka szyba, nie? Ej, naprawdę, Bobo, jak zobaczysz tą szybę, to się po prostu... No tak ucieszysz, no, no, no nigdy nie byłeś taki stary. To będzie elegancko. Stary, będzie naprawdę kozacka ta szyba. Zobacz! Ej, znaczy, już jest kozacka, ale będzie jeszcze lepsza. Naprawdę będzie jeszcze lepsza. Dobra, tutaj wywalimy, słuchajcie, to na rzecz tego. Okej, okay, podoba mi się. To co, może ja zobaczę, co ty tam wyprawiasz. Ale to, czy jeszcze nie? Ja nie. Dobra, to nie. To nie, to w takim razie, słuchajcie, lecimy dalej. Tutaj trzeba będzie zrobić, słuchajcie, duże pomieszczenie. Serio. Nie wiem,
jeszcze jak my to, słuchajcie, tutaj ogarniemy, bo widzę, że tutaj jest jakaś masakra, jeśli chodzi o wodę. Po prostu, słuchajcie, istna masakra. Ale tutaj robimy podobną sytuację. Będą, słuchajcie, szyby, będzie brak wody. Co? Słucham cię, przyjacielu. Masz jakieś przypadkiem drewno, czy nie, znaczy nie drewno, tylko żelazo? Mam, a po co ci? Po co ci? Epicki pomysł mam. Ty nie, serio, bo powiesz, ja tutaj roztrwoję z pieniędzy, nie będę. Dobra, przyniosę ci, no przyniosę już, ale idę! No idę, spieszę się po to, że. A ile tego żelaza, co? Dużo? Dużo czy mało? No tak na dwa wiaderka. Dobra, raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Okej, okay. Dobra, robię dwa wiaderka. Dobra, weźmy rzut. Pyk, 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 pyk. Dobra, idę. No, co ty tutaj robisz? No bo potrzebuję tutaj. A ciebie tutaj nie było? Jak ty tutaj przyszedłeś? No, przed chwilą wyszedłem. A, to dobra. To chodź w takim razie. To ja robię tutaj dalej. No, a ja sobie idę z wiaderkiem tutaj coś epickiego. Dobra, to idź sobie robię epickie rzeczy z tym swoim wiaderkiem, no. Dobrze, to słuchajcie, w takim razie tutaj dajemy lód, tutaj dajemy, słuchajcie, piękny lód. Ej, naprawdę, to miejsce ma, słuchajcie, potencjał. Ale my oczywiście ten potencjał będziemy musieli tutaj wykorzystać. O kurczę, ale tu w ogóle się wszystko to... A! Dobra, bo ja się tutaj topię, ale żyjemy. Moi drodzy, tylko jeszcze wam szybko przypomnę, Instagram i TikTok. Tam się regularnie pojawiają, słuchajcie, rzeczy, więc zapraszam, bo są codziennie TikToki i są codziennie, słuchajcie, jakieś rzeczy na Instagramie, więc obserwujcie. Ja tam wpadam na konta tych osób, które mnie obserwują i lajkuję im, więc chyba gitara, nie? Ty, tutaj przecieka dach. Dlaczego tu przecieka dach? Zabieraj mi to. Zabieraj mi tu, no nie... bo na mieście domy przeciekną mi, co wtedy będzie. Stary, tu jest w ogóle tyle wody. Dlaczego tu jest tyle wody? Musisz uważać. Stary, ej, naprawdę, ja się dokopałem, tutaj nie da się w ogóle tego ogarnąć, no co jest? Ej, serio, ile tutaj jest tej wody? No zabieraj mi, panie, tą wodę w ogóle. Dobra, sandstone'em, słuchajcie, mogę tutaj to zamurować. Ej, naprawdę, stary, czy my jesteśmy na jakimś oceanie, czy mi się tylko wyda... No dobra, wiem, że jesteśmy na oceanie. Cicho, bo ja się... A, tutaj... mam być cicho! Tak, no, jak coś to nic nie wiesz, nie? No ile tej wody tutaj, co? Ej, powaga, stary, ile tutaj jest tej wody? Ej! No! Czy wy możecie zabrać mi tą wodę stąd, czy nie? Zgaduję, że cała woda. Dobra, to ja... Nie, ja to, stary, muruję tutaj normalnie piaskiem, nie? Bo ja... Czy wy widzicie, jak tutaj jest ciężko to, słuchajcie, odsączyć z wody? A masz jakąś, stary, łopatę? O nie, ja nie mam łopaty na... Nie mam. Ja wiedziałem, że prace są trudne, ale nie wiedziałem, że, stary, budowlanka jest aż tak trudna. Naprawdę, stary, ta budowlanka to... No nie uwierzyłbyś, jaka jest ciężka. To jest w ogóle taki ciężki, stary... Stary, no taki ciężki kawałek chleba. Dobra, udało mi się. Udało mi się. To co? To ja jadę, stary, dalej z tematem. Wobec tego buduję tutaj dalej, tylko dajcie mi tutaj lód. Dobra, pyk, 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 pyk. A jak tobie idzie, byczku? Dobrze, tylko tutaj nie podglądaj. Nie podglądaj. Ja? Nigdy w życiu, Robię, nie podglądaj, bo tu jest epicki pomysł. Nie, absolutnie nigdy w życiu. Nigdy w życiu bym, stary, czy w ogóle nie podglądał. I moi drodzy, przypominam jeszcze, darmowa dostawa od 149 zł na sklepie. Tak, jak zamawiacie właśnie na przykład bluzę i koszulkę naraz, nic nie płacicie za kuriera. Wpadajcie www.abrety, pierwsza linijka w opisie tego filmu. Dobra, panie, ej, naprawdę tutaj, ja bym powiedział, że już u mnie przynajmniej nieźle to wygląda. No, wiesz? U mnie powiem ci też fajnie, tylko jeszcze tutaj trzeba... Pewne modyfikacje i będzie fajnie. Ej, naprawdę, u mnie jest, stary, spoczko. Okej, jest strasznie dużo z tym roboty, ale daję radę i, stary, efekt będzie taki, że no, kurczę, bele, gościu. Ej, jest super, będziemy mieli bardzo fajne pomyślenie. Tutaj jest akurat drewienko, które trzeba na pewno wyciąć w pień i trzeba będzie tutaj dać więcej, słuchajcie, tego szkła. Tak, szkło będzie robiło tutaj dobrą robotę, więc teraz tak, tutaj szkło, tutaj szkło, tutaj szkło. Ej, stary, mamy taką szybę. No normalnie mamy taki full wypad. Ej, na bogatości lecimy, nie? Powiem ci. No, a jak? Ej, stary, no jest po prostu... Wiesz co, ja się czuję, jakbyśmy byli właścicielami apartamentu premium. Gdzieś, nie wiem, stary, na jakimś Manhattanie. No, jak zobaczysz... Stary, jak zobaczysz, to uwierzysz, bo naprawdę, no jest, stary, grubo fest. I teraz tak, jakąś podłogę tutaj trzeba. Chcesz drewno, czy nie chcesz tego drewna w końcu? Nie, ja o żelazo mi chodziło. A, dobra, a po co ci było w ogóle to żelazo? Co? A nie wchodzisz. Nie wchodzę, ale chciałem się... Będziesz miał naprawdę wielki szok, jak ty zobaczysz. Ale to co, ty mi zabierasz wodę, czy właśnie dajesz wodę tym ja właśnie potrzebowałem wody i czegoś jeszcze z wodą. Dobra, nie mam pojęcia, o co tobie chodzi. Ja w każdym razie, słuchajcie, tutaj dalej idę za ciosem. Patrzcie, wywalimy tutaj to. Tutaj myślę, że moglibyśmy, patrzcie, pocisnąć dalej z tą szybą. Ona będzie tutaj wyglądała co najmniej nieźle. Ej, serio, stary, ta szyba jest kozakiem. Ta szyba jest naprawdę tylko tutaj kozakiem. Ja już wiem, że mi chyba zejdzie dłużej, ci powiem troszkę. Dobra, a jak ci tam, stary, idzie? Bardzo dobrze, tylko jeszcze troszkę więcej czasu będę potrzebować. No dobra, to ja w takim razie na razie, stary, jeszcze nie sprawdzam, bo u mnie to jest całkiem git, ja bym powiedział. Naprawdę, u mnie to... Ej, no sami widzicie, moi drodzy, jest taki sztos, jest tak kozacko, o gościu byś nie uwierzył. Naprawdę... Ty, ja coś kozackiego znalazłem w skrzynce u siebie.
A co znalazłeś w skrzynce? No, a nie powiem ci, poczekaj, jak to zrobię, to będzie kozacko. No dobra, to w takim razie na razie ci nie przeszkadzam. Słuchajcie, sami widzicie, póki co mamy takie pomyślonko i oczywiście będziemy je tutaj rozwijać, żeby ono tutaj było oczywiście większe. Więc jedziemy tutaj dalej. Tutaj, słuchajcie, wylewa się woda, więc oczywiście wody nie może tutaj być. I teraz tak, słuchajcie, taką wnękę byśmy tutaj wykorzystali. No ja myślę, że słuchajcie, na enchanting table. No myślę, że to słuchajcie, będzie najlepsze rozwiązanie, żeby faktycznie enchanting table tutaj się znajdował w tej wnęce. To będzie wyglądało co najmniej spoczko, tylko że jeszcze tak, tutaj będą bookshelfy. Ale tutaj raz, dwa, tutaj będą, słuchajcie, raz, dwa. Bo ja w ogóle, stary... Uwaga, uwaga. Stary, uwaga! Ja teraz robię bookshelfy i enchanting table. To nie są takie, wiesz, byle co. To jest ważna inwestycja tutaj, nie? No, rozumiesz, tak czy nie rozumiesz? No, chyba rozumiem, Aberio. Dobra, słuchajcie, tutaj trzeba chyba wymienić to na pyk, pyk. I słuchajcie, tutaj też pyk i pyk. Dobra, żeby zachować jakąś symetrię. Ej! Naprawdę, no. Stary, to wygląda, ale to przednio wygląda. Dobra, nie będę tutaj chwalił dnia przed zachodem słońca. Jakoś tak to było przysłowie, no nie? A, było takie. No, było, ale się zmyło. Więc ja tutaj, stary, w takim razie cisnę dalej. Tutaj, słuchajcie, trzeba będzie zrobić też oczywiście przestrzeń, więc jazda, 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 jazda. Dobra, tutaj dawaj mi lód, tutaj dawaj mi lód i tutaj też mi dawaj lód. Ej, stary, ale to będzie wyglądało. No nie uwierzysz. Tylko nie tutaj uwierzę. Wszystko, stary, na szybę jeszcze podmienię. Patrzcie, tutaj szyba. Tutaj, słuchajcie, czy ja mogę... Nie, tutaj niestety to, słuchajcie, nie wypali, bo tutaj jest tego za dużo. A po drugiej stronie, słuchajcie, też można by dać szybę. Ej, ewidentnie można dać szybę, więc raz, dwa, trzy. O, gościu, jest naprawdę kozak. Jest naprawdę kozak fest. Dobra, czy ja mogę iść zobaczyć, co ty tam wyprawiasz, czy jeszcze nie? Jeszcze chwilka. No, jak to jeszcze chwilka, gościu, no? Jeszcze chwilka! No dobra, to w takim razie, słuchajcie, tutaj na pewno podłogę też trzeba wymienić, skoro Bobo mówi, że chwilka, to nie będziemy go męczyć. I słuchajcie, to znaczy, że po prostu jeszcze chwilka. Tutaj robimy w ten sposób, tutaj robimy w ten sposób. Na razie, słuchajcie, jako enchanting postawię tutaj ten klocek, nie? Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, gdzie enchanting, słuchajcie, będzie stał, bo mniej więcej będzie w tym miejscu. Zrobimy sobie, słuchajcie, tutaj crafting table. I crafting table powinien też znaleźć gdzieś swoje miejsce. Stary, gdzieś trzeba wrzucić crafting table. Ja nie wiem gdzie. Ja też za bardzo, ale to może gdzieś tam u ciebie lepiej. No tak, nie, no to chyba bardziej u mnie, to akurat prawda. No. To w takim razie czekajcie, tutaj zrobiłbym coś takiego, tutaj bym zrobił coś takiego, tutaj ej, więcej tego poczułem. Jaki ty masz problem? Opowiadaj. Jak się robi takie schodki, takie bardziej kamienne? Ale, że koblowe czy co? Nie, nie, chodzi mi o takie właśnie inne troszkę. Slaby? Półpłytki? Nie, chodzi mi o takie kamienne płytki, te ceglane czy coś. Tylko nie ceglane, tylko takie kamienne, ale ładniejsze. Wyszlifowane? Może tak. No, no to musisz, stary, jeszcze raz do piecyka włożyć stone'a. Jeszcze raz stone'a, już przepalonego stone'a. Przepalony kobyl jeszcze raz jakby musisz włożyć, nie? Czaisz? No wiem, to brzmi dziwnie, ale naprawdę, nie troluję, stary. Chyba, że tobie nie o to chodzi. Ej, dobra. Nie wiem, zobaczymy. Jeśli, moi drodzy, dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, czy myślicie, że ja, jakby chodzi mi i Bobo o to samo? Serio, napiszcie, jestem ciekaw. Napiszcie, słuchajcie, kamień w komentarzach, a ja wam przypnę serduszko. Ale trzeba subskrybować kanał! Bez subskrypcji się nie dogadamy, moi drodzy. To bez subskrypcji niestety serduszka nie wolno. Nie. No nie, no po prostu, no nie. Więc subskrybujcie, no. A teraz tak, słuchajcie, zrobimy, patrzcie, tutaj coś takiego. Tutaj stropik będzie w niektórych miejscach właśnie wyższy, w niektórych niższy. Moim zdaniem to będzie fajnie wyglądać akurat, wiecie? Serio, że tutaj, o, patrzcie, takie pyk będzie. Ej! Stary, będzie sztos. Będzie naprawdę sztos. Jakby, będzie taki brak symetrii i moim zdaniem to będzie całkiem ładne. Łaberki brak symetrii. Ej, naprawdę, moim zdaniem to będzie całkiem spoko, że jest właśnie brak symetrii, nie? Znaczy, no na pewno... zawsze wszystko symetrycznie robisz. No, wypal go, ja tam tego gościu, ci tam. Ej, naprawdę, to wygląda, stary, już nieźle. O, teraz będzie wyglądało jeszcze lepiej. Z tego płatkiego kamienia da się zrobić schody? Nie, to są tylko półpłytki wtedy. Aha. To aha, nie o to mi chodziło. No to stary, to ja nie wiem, o co ci chodziło w takim razie. Dobra, never mind. To teraz tak, słuchajcie, tutaj zrobimy, patrzę, coś takiego. Ej, stary, gdybym miał inny... Chodzi mi, o to no. Na internecie znalazłem. No to o co w tobie w końcu chodziło, co? Kamienne, ceglane schody. Dobra, ja tam nie wiem, o czym ty w ogóle do mnie gadasz tutaj. A mogę już zobaczyć, co ty tam narobiłeś? Nie. No jak nie, stary? Nie. Ty już powinieneś kończyć swoją robotę, nie? Ej, mam problem. Masz jakieś niebieskie schody? Jak niebieskie schody? To pryzmarynowe, ale to stary, nie mamy tutaj pryzmaryny. Nie, no to katastrofa. No to stary, ja nie wiem, o co tobie w ogóle chodzi. Jakie kamienne schody? O czym ty w ogóle wiesz, gadasz, nie? Ej, naprawdę. Dobra, ja tutaj mam tak, obrazy, słuchajcie, więc skoro mamy obrazy, to trzeba będzie tutaj to jakoś zagospodarować. Patrzcie, tutaj... Ty słyszysz jakiegoś topielca, co w ogóle nas chyba próbuje tutaj atakować, wiesz? Albo a mi się to ja nie słyszę.
Ej, naprawdę, gość stary próbuje nas chyba atakować. No ale dobra, niech mu będzie. Teraz tak, słuchajcie. Obrazy jeden można by wywiesić faktycznie tutaj. Jeden, ty. Chyba na tym stanie, że słuchajcie, dwa te same obrazy zostawiamy. Nie no, tutaj akurat obraz, słuchajcie, nie pasuje. Tutaj akurat zabieramy obraz i możemy go walnąć. Powiem ci, Aberka, chyba ty to wygrasz, bo ja za duży projekt sobie wymyśliłem. Ty, ale stary, ja to w zasadzie skończyłem. U mnie to jest git. Naprawdę, jest fajne. A ja to za duży sobie projekt wymyśliłem. Dobra, a mogę zobaczyć? No dobra, ale to nieskończone jeszcze. Ale moi drodzy, zaraz pójdziemy do Bobo, więc zostańcie kończę do końca, ale napiszcie, jak myślicie o tym, co ja zrobiłem. Bo zrobiliśmy, słuchajcie, póki co szybę, która wygląda chyba nieźle, tak szczerze. Naprawdę chyba wygląda, słuchajcie, nieźle ta szyba. Robi taki, no nie, że urok, ale jest naprawdę okej. Okay. Przynajmniej moim zdaniem, słuchajcie, wygląda to tutaj całkiem sympatycznie. Bo jednak jest tutaj ocean, widać rybki i tak dalej. Natomiast jeśli, słuchajcie, chodzi o to miejsce, no to tutaj już jest grubo. Tutaj moim zdaniem, słuchajcie, już jest naprawdę ciekawie. Bardzo fajnie to wygląda, że po prostu mamy taką wnękę, tylko oczywiście zamiast crafting table'a, tutaj damy enchanting table. No ale to z czasem, to wszystko z czasem. Dobra, wbijam się, stary, do ciebie. Uwaga, tylko uwaga. Powiem ci tak, no za dużo sobie w głowie wymyśliłem i mi się nie udało. Wow! O goście, ty z akwarium nam zrobiłeś lodowe! No, bo ja chciałem zrobić jeszcze po tej stronie, żeby górą się połączyły. Ej, stary, sztos fest! Tylko po lewej stronie jeszcze trzeba będzie tutaj coś zrobić, nie? Tylko no za dużo czasu, wiesz. Ej, naprawdę, stary, kozacze! Ale to fajnie wyszło. Tutaj trzeba będzie schodków faktycznie zrobić, no. Widzę, że już przepalasz. No to tak o to mi chodziło! Właśnie o to mi chodziło, że przepalasz kamień. Tylko nie o to mi chodziło. Dobra, to nieważne. To trzeba będzie tutaj kończyć. To chodź, stary, zobacz, co ja zrobiłem. Bo ty u mnie też, stary, troszeczkę rzeczy. Lepiej mi się wydaje. Znaczy, na pewno mniejszy projekt. A jak wyszło, no to musisz już to ocenić. Nie wiem, czy to jest w twoim stylu, ale mnie osobiście się podoba. To jest bardzo ładnie. Stary, tak schludnie, no nie? No. Patrz, jeszcze szkielet ładnie. Pod wodą, stary, tam jest. Szkielet to... Nie, wodny szkielet. Stary, ej, ale co myślisz? Ten szkielet spoko? Może się nazywać ość. Możemy go ość nazwać, no bo w sumie pływa, no nie? I jeszcze tutaj, patrz, taka szybka powstała, ale podmieniłem lód, ładnie. Więc nie widać, stary, tego z zewnątrz. A, dobra, to... Ej, w skali od 0 do 10 ile byś dał? Tobie? No? Ale w skali, że 1 to jest dobrze, czy nie, 10 to jest najlepiej. I wy napiszcie w komentarzach. To 11. To wy napiszcie, ile byście dali mi. Ja daję Bobo 12,5. No. Ale tutaj patrz, tutaj będzie po prostu enchant, stary. I myślę, że będzie git. Oczywiście tych bookshelfów możemy zaraz tutaj dać więcej, nawet, stary, teraz. Patrz, enchant teraz już będzie. Wystawić sobie, poczekaj, daj mi sekundę. Chyba mam nawet. Masz enchant? No. O gościu, dawaj enchant, to ja ci już tutaj robię miejsce. Ej, serio, bo z tymi bookshelfami, słuchajcie, tutaj to będzie wyglądało chyba o niebo lepiej. Chyba nie będzie 30 levela, ale damy najwyżej w podłodze. No, i wtedy będzie chyba gitara. Ty to weź, dawaj, masz ten enchant w końcu? Tak, mam skrzynce, ja do ciebie idę. Idę do ciebie, siemka. Dobra, to wbijamy się. A i łóżeczka trzeba będzie dać, no bo to stoi na bala, to jest nasze imperium. No. Ej, stary, który jest level? 22. No dobra, to w takim razie ja będę musiał tutaj pokombinować, no nie? Oj, to nie a będzie łatwe. A po co 30 level? No żeby, stary, enchantować na 30 level, nie? A tak to ładnie jest. No jest ładnie, ale stary, gdybyśmy dali na przykład w podłodze, czy coś takiego, nie? A to w podłodze działa? Albo, stary, możemy na przykład, patrz, dać tutaj, w podłodze powinno działać. Możemy dać na przykład tutaj i też nie wygląda źle, a teraz 26. Już jest... Widzisz, już jest, stary, coraz bliżej, nie? Więc no. Trzeba będzie, stary, pokmienić w ten sposób. Tutaj po prostu, żeby te półpłytki tutaj powywalać, bo patrz, jakbyśmy dali to, troszeczkę zabierze to już uroku, ale teraz będzie 30. No i jest, tu możesz, stary, półpłytki postawić, tu i tu. Dobra, ale to wtedy nam okienko zabiera. No patrz, o. Ale takie będzie, o, jeszcze tutaj na dole połóż. Tutaj? Tak. Dobra, to teraz bym, stary, wywalił tutaj to na szybę, patrz, o. Żeby troszeczkę jednak tutaj tej szyby było więcej. Patrz, byśmy zrobili coś takiego. Ty, to wywalaj mi akurat z tym. O, dobra, pyk. Tutaj byśmy, stary, zrobili, patrz, jeszcze coś. Ej, to będzie spoko wyglądało moim zdaniem, patrz. Tutaj byśmy zrobili coś tak, nie. Coś, stary, zepsułem. Tutaj ma być po prostu wolna przestrzeń, czy jak mi się wydaje. Dobra. Dlaczego tam... O. Chyba no. Tak chciałem zrobić. Dobra, ja będę musiał, stary, tutaj to pokombinować, no nie? Jak tutaj to zagospodarować, żeby to było jak najładniejsze. I mamy już 30. Ej, ale wygląda to, stary, git. Naprawdę, moim starym zdaniem wygląda to naprawdę git, bo patrz, tutaj wlewamy sobie... No nie, wywal mi to! Wywal mi to! Oddaj mi to! O! O! Teraz jest, stary, teraz to jest bardzo ładnie. Ej, naprawdę! I mamy 30 level, więc moi drodzy, no tak się prezentuje nasza tajna baza. Tak jak mówię, piszcie w skali od 0 do 10, ile byście, słuchajcie, temu da... No szkielet we mnie strza. No wypadł mnie z domu. No nie mogę przejść! Subskrybujcie kanał oczywiście, kończę z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmy. Tu jest więcej!
What? Dobra, rozwala mnie, stary. Dobra, są teraz rozklepane, ale nie mamy obrazu. No, ja mam obraz. Dobra, to naprawiaj. Wpadajcie też oczywiście na sklep www.abrety pierwszym gopsie. Czekają na was epickie gadżety, czy to właśnie bluzy Abratym, czy koszulki, kubki, słuchajcie, i darmowo dostawa od 149 zł. Czyli jak na przykład zamawiacie właśnie bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu, nic nie płacicie za kuriera. Totalne 0 zł. www.abrety pierwszym gopsie. Zamawiajcie, czy dla siebie, czy dla znajomych. A my wam bardzo dziękujemy. Dobrego dzieciaczka, eleczko i pozdro!